Serdecznie witam Państwa na muzycznym Wersalu Północy, retransmisjach wydarzeń kulturalnych Fundacji Pro Anima. Jest mi niezwykle przyjemnie móc zaprosić Państwa dzisiaj do obejrzenia retransmisji uroczystej mszy świętej z oprawą muzyczną z XVIII wieku, która została zarejestrowana podczas Festiwalu Sztuk Dawnych imienin Izabeli Branickiej 20 listopada 2016 roku w Starym Kościele Farnym. Festiwal Sztuk Dawnych jest platformą prezentacji różnorodnych form artystycznych związanych z kulturą XVIII wieku i epok wcześniejszych. Założeniem festiwalu jest jak najwierniejsze przedstawienie dzieł danego okresu, uwzględniając zarówno charakterystykę wykonawczą, jak i dawne obyczaje oraz kontekst powstania dzieła. Dobierając utwory oprawy muzycznej mszy świętej, staraliśmy się wybrać jak najbardziej prawdopodobnie wykonywany repertuar w Kościele Farnym w Białymstoku w drugiej połowie XVIII wieku. Śpiewy chorałowe zostały zaczerpnięte z Graduale Romanum edycji Piotrkowczyka, którego ostatnie wydanie miało miejsce w Krakowie w 1740 roku, a także z graduału dla studentów jezuickich wydanego w Wilnie w 1742 roku. Części Ordinarium Missae stanowi Missa Alternatim, zaczerpnięta z wileńskiej tabulatury organowej z XVII wieku albumu Sapiehów. Warto tu wspomnieć, że matką Jana Klemensa Branickiego była Katarzyna z Sapiehów. Jednak fakt oparcia muzyki kościelnej na źródłach wileńskich wynika przede wszystkim z przynależności w owym czasie parafii białostockiej do diecezji wileńskiej. Śpiewy podczas mszy świętej zostały wykonane przez żeński zespół wokalny Schola Mulierum Sancte Hedwigis w nawiązaniu do faktu sprowadzenia do Białegostoku przez Jana Klemensa Branickiego sióstr Szarytek w latach 60. XVIII wieku. Wykonanie śpiewów przez żeński zespół wokalny będzie zatem próbą rekonstrukcji muzyki wykonywanej w kościele w Białymstoku w tym czasie. Oprócz repertuaru polskiego zostały wykonane również popularne w ówczesnej Europie motety trzygłosowe Gian Battisti Padre Martiniego, włoskiego kompozytora z XVIII wieku, a także pedagoga, teoretyka muzyki będącego jednocześnie franciszkaninem konwentualnym. Ciekawostkę stanowi fakt, iż był on nauczycielem m.in. Johanna Christiana Bacha oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta, który studiował u niego kontrapunkt wokalny. Prezentowana na nagraniu struktura mszy świętej odpowiada formie używanej w XVIII wieku po reformach Soboru Trydenckiego. Tradycyjnie wiele modlitw z kanonem mszy świętej na czele odmawianych było po cichu, co stanowiło doskonałą przestrzeń dla muzyki sakralnej, jak choćby wykonywany po podniesieniu motet O vere digna hostia z wileńskiej tabulatury organowej z XVII wieku. Serdecznie zapraszamy do przeniesienia się w czasie do roku 1769 do białostockiego kościoła farnego, aby wysłuchać oprawy mszy świętej zbliżonej do tej, którą mieli okazję słuchać Izabela Branicka z domu Poniatowska oraz hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki, twórcy białostockiego wersalu Północy.
Oh.
No, no.
Dominus.
Thank you.
Unitate